Dzień doberson, witam, witam, ojciec Fansim, zapraszam do trzeciego odcinka We Are The Football 2024 na live, na żywo. Zapraszam serdecznie do kariery, w której prowadzę zespół Pogoń Siedlce. I najbliższy mecz, jak widzicie, to będzie szósty dzień rozgrywek z Sandecją Nowy Sącz, która jest na chwilę obecną na piątym miejscu. I w tym momencie widzę, że ma ten zespół trzy ostatnie wygrane mecze. Będzie ciężko, trzeba spróbować. Najpierw gra defensywna, niech będzie. Duch współpracy jest na razie na równo. Nie wiem, czy ta muzyczka czasem nie jest za głośno, ale jak ktoś będzie, to może napisze, czy nie jest za głośno. Witam, Raf Gaming. Nie wiem, czy jest muzyczka nie za głośno, no ale to jak możecie dać znać, no to byłbym wdzięczny. No i teraz lecimy dalej. Co tutaj możemy jeszcze zrobić? Ja sobie zaraz zobaczę. Trzeba tutaj chwilę poczekać. Jest za głośno. Troszkę ściszyć muzyczkę. To ja spróbuję... Kurde, ciężko jest. O, może teraz będzie, co? Może teraz będzie ciszej. Ja zaraz sobie sprawdzę. Tutaj ewidentnie... Tak, już jest, powinno być lepiej. No, dokładnie. I ja bym chciał zobaczyć, ponieważ mój budżet to jest łącznie, to jest milion. Tu jest segregacja. Tak, zobaczę, co by, na kogo by mi tutaj było stać. Pod Beskidzie Bielsko-Biała. Nie, 35-letni zawodnik, ewentualnie coś młodszego, 32-letni zawodnik. Dobrze by było z jedną gwiazdką już mieć takiego typka. Troszkę staro tutaj to wygląda, ale oni mają wtedy znacznie lepsze, powiedzmy, doświadczenie. 33-letni ofensywny pomocnik. Patrzę, żeby coś na środek obrony. Motor Lublin. 4,9 ma, tak? No okej. Dlatego też od razu patrzę, tak jakby było właśnie coś koło piątki, to już by było nieźle. To już by było nieźle. Lewy środkowy, Bogusz Artur z Chrobry Głogów. 30-letni, 5,1, 4,3, 5,8. Oj, tu już wysoko. Szkot ma. Jakub Damian z Radomiaka Radom. 200 tysięcy euro. Okej, dobra. Szukamy dalej. No może kogoś uda mi się ściągnąć, ale w jakichś takich parametrach całkiem niezłych bym szukał zawodników. Niektórzy są tutaj bardzo, bardzo... 3,8. Takich zawodników to ja mam, jak w granicach szóstki bym szukał. 5,4, 5,9, 6,2. Defensywny pomocnik. Środkowy obrońca. Motor Lublin. 4,9. No, 27 lat ma. 4,9. Trzeba patrzeć po prawej stronie, co tu się dzieje. 4,6. 4,2. A ten 4,6, ile ma? 26 lat ma. Prawy środkowy obrońca. Rozmowy kontraktowe. Czy chcesz oficjalnie porozmawiać z klubem o transferze? Z zawodnikiem najpierw. Z zawodnikiem. Rafał już jest zielony, wróciłeś, dobrze. Teraz już jest git. Dobrze, no to lecimy dalej, słuchajcie. W takim razie... Będzie zaproszenie od sponsora do nazwy trybuny. Tak, chętnie.
Chętnie, chętnie. To jedziemy. Jedziemy z tematem, bo będzie mecz. To będzie mecz chyba w niedzielę z Sądecją Nowy Sącz. Pamiętajcie, że jestem w drugiej lidze, także jeszcze daleko, daleko. Siema Gracek, witam serdecznie. Ja mam obciążenie fiskalne 210 tysięcy, pozostały budżet 1 600 000, cena pakietu bańkę. Zaraz zobaczymy, co ja tutaj mogę wynegocjować z gościem na prawą środkową obronę. 210 tysięcy, pensja 135 tysięcy. Negocjacje możemy poczynić. Myślę, premię za mecz. Tutaj spróbujemy ponegocjować jeszcze. O, tu się udało. Dobra, tu się coś tam udało. Tutaj widzę, że trzeba będzie. Tu się udało. To tu jeszcze ponegocjujemy. Dobra, tu się udało. No, tutaj widzę, że się nic nie uda. No dobra, spróbuję ściągnąć zawodnika. Podpiszemy kontrakt. Jakaś tam forma małej negocjacji, no była, powiedzmy, że była. Co my tutaj mamy? Diagnoza. Co tu się dzieje? Kontuzja. Gyrfrid, ale imię. Słyszeliście kogoś kiedyś o nazwie, o imieniu, przepraszam, o imieniu Gottfried? Gottfried? Walczak, bo to nazwisko polskie, ale Gottfried, takie imię? Ja pierdzielę, nie słyszałem nigdy. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Champions League, faza grupowa. Pierwsza grupa, Newcastle United. Punkty, tak? To są punkty chyba. Tak powinno być, mi się wydaje. Punkty. Galatasaray, Young, Paris Saint-Germain. Czekaj, zwycięstwa. Nie, to dobrze on, dobrze on. Ale dlaczego to punkty? To są punkty? Czy przegrane? Tu mamy punkty. Newcastle i Paris Saint-Germain. Kurna, ciężko mi to wymówić. Mają po 3 punkty, dobra. W tym menadżerze druga liga jest, kibicuje Kaliszowi. Dobrze, dobrze. To będziemy sprawdzali, Gracek. Jak będziesz na live'ie, to będę sprawdzał też twój zespół. Ja na razie Pogoń Siedlce prowadzę w drugiej lidze. Cześć Przemo, cześć Przemo. Co my mamy? Europa League, Liga Europy. I tutaj mamy jakiś, oj, nie wiem, co to za zespół jest w ogóle. Jakiś fiński chyba. I Atalanta Bergamo. Bergamasca Calciano. Słuchajcie, Włochy, Włochy. Włochy, Włochy, Włochy. Lecimy dalej. No, zobaczymy, czy mi się uda tego zawodnika ściągnąć. Dajmy wam, ściągnę go tak trochę na pałę. I szykujemy się na niedzielny meczek. Na niedzielny meczek. To będzie szósty mecz ligi. Liczba kibiców przerażająca. 448. Jedziemy do Nowego Sącza. Tutaj, o tutaj. Znaczy, to jest moje umiejscowienie zespołu. Na ta chorągiewka to znaczy, że tutaj jadę. Poczekaj, Gracek. Zobaczymy, czy twój zespół gdzieś tutaj jest. Kalisz. A jest tutaj, zobacz. Drugi ŁKS z Kaliszem 1 do 3, czyli twój Kalisz wygrał. A nie, to są, przepraszam, to są prognozy. To są prognozy. Siema Quintus, witaj, witaj. Dzisiaj pierwszy stream, zapraszam na kanał i We Are the Football. Menadżer piłkarski, trzeci odcinek. Kontynuacja kariery Pogoni Siedlce. Więc teraz tak, pytanie, czy ja już tego typka ściągnąłem do mnie? Chyba go nie ściągnąłem jeszcze go nie ściągnąłem. Gottfried, widzicie? Walczak Gottfried. Czy ktoś słyszał kiedyś o Gottfriedzie? To jest bramkarz, ale 32-letni bramkarz. Ja pierdzielę, ja nie wiedziałem, że mam takiego nawet. A mam jednak. Tutaj Burek Jakub, ale on chyba na wypożyczeniu był, z tego dobrze, co dobrze pamiętam. No i widzę, że obronę ma lepszą. Sandecja Nowy Sącz i w pomocy też są lepsi. Ja w ataku jestem lepszy, co prawda. Więc chyba trzeba na atak postawić. Albo iść troszkę w stronę obrony. I tutaj na ofensywny pomocnik. Tutaj mam strasznie wysoko, 4,9. No, ja tak się zastanawiam na defensywnego pomocnika, żeby nie postawić. Aczkolwiek w ataku mam lepszych zawodników.
I dobrze by było jeszcze na środkowych pomocników postawić, kurczę. No dobra, no jest dobra, trudno. Na atak pójdziemy. Pójdę na atak. Kontrolowana ofensywna, ofensywy z krótkimi podaniami. Bezpośredni w... jeszcze patrzę na umiejętności, nie? Na umiejętności, tu jest wysoka. No, chyba tak pójdziemy tutaj. Kontrolowana ofensywa. Przesunę się na ostrożnie ofensywnie. Dobrze, 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 dobrze. Teraz tak, środkiem. Tutaj na 0, o jest ok. No nic więcej nie jestem w stanie wymyślić na chwilę obecną. Jest i Marek. Siemaneczko, Marku. Dzięki za informację co do SimRaila. Fajne screeny, podobały mi się. Atak słaby punkt. Kogo my tu mamy takiego słabego? Tutaj jest. Na środkowych obrońców trzeba grać. W ogóle trzech ich jest. Dobrze. Dobra. Na razie, słuchajcie, nic tutaj nie obiecujemy im za wiele. Chociaż można spróbować. Możemy spróbować to. I lecimy z meczem. Zapraszam was na pierwszy mecz z dzisiejszego odcinka. Mecz u mnie w Siedlcach z Nowym Sączem. Witam cię, Kamilu. Zaczynamy, zaczynamy. Zaraz muszę zobaczyć, jak kamerkę mam ustawioną. No i Sandecja zaczyna atakować, cholera. Ajajajajaj, tak dobrze nie trafi, bo prawie sam na sam z bramkarzem był. Ja sobie spróbuję jeszcze tą kamerkę poprawić, bo ona tak nie do końca mi pasuje. Maksymalnie Marek, druga liga. Pierwsza liga i Ekstraklasa, także w Polsce mamy trzy ligi. Tam widziałem, Marku, że Niemcy na przykład mają dużo, chyba Hiszpania ma jeszcze sporo tych lig, ale chyba Niemcy mają najwięcej. No bo to jest chyba niemiecka gra w ogóle. Bo jest system oceniania zawodników, jest od jedynki do szóstki chyba. Jedynka jest najlepszą oceną, przydatność to się nazywa. I zaczyna się średnio od trójki, im wyżej tym lepiej, im niżej tym gorzej. O, mój zespół atakuje, będzie szansa. Będzie szansa. Dobra, dawaj. Wrzutka. Kamil Włodyka. Brawo, pierwsza brameczka dla mnie. Jeszcze powtórka będzie. No, ja nie wiem, czy to nie było tak na pograniczu, bo ja gram, dobrze pamiętam, chyba w strojach niebieskich. I 1-0 dla mnie. Jeszcze mam rzut wolny. Jeszcze mam Demianiuk będzie. On też bramko strzelny jest, ale chyba piłka była na rożne wybita. Siema, Johan. Witamy cię, Johanie. Cześć, cześć, cześć. Siemandeczko, Simulation Games Geek. Ty chyba z pracy. Ja dzisiaj nie pojechałem do pracy dzięki rolnikom, także... Także dzisiaj załatwiałem sobie sprawy, wszystkie, które musiałem załatwić w chacie. No ale to dzięki rolnikom, także mogę im podziękować za to. Teraz zobaczymy przydatność. Przydatność. Czy ktoś jest tak odstający mocno? Nie. O, Włodyka bardzo ładnie. Tutaj ofensywny pomocnik zresztą zdobył bramkę. I bardzo ładnie tutaj mu poszło. Widzę, że są troszkę podmęczeni, ewidentnie. Na przykład Damian Nowak, więc będzie do zmiany, ale nie wiem czy już. Nie wiem czy już. Może jeszcze chwilę poczekać. Marek, no szkoda, że druga liga, bo w moim mieście jest zespół, który gra w czwartej lidze. Marku, to wiesz co, to tylko zostaje Football Manager. Tam jest możliwość czwartej ligi zainstalowania. Ajajajajaj, uratował Jakub Burek. No, to ten wypożyczony bramkarz, ale znowu Sandecja ma, wykonuje rzut rożny. Prosto w rączki, brawo Jakub Burek. No, to będzie ocena, nota będzie wyżej, 53 minuta. Jakub Burek 2-0, bardzo ładnie. 1-0 to najwyższa nota.
Mówię, żałuję, że gra nie posiada tych not takich bardziej rozszerzonych po przecinku co do 1/10, tylko co 0,5 to się zmienia. O, jak ładnie mu wystawił Misiak Przemysław i co on zrobi? Jest! W ogóle jest, Przemysław Misiak, druga bramka. Brawo, 62 minuta. Ależ dostał piłę. Tak prawie na pograniczu, ale bramkarz ładnie wyszedł, skrócił kąt. Przemysław Misiak. Dobra, będą zmiany. Robimy zmiany taktyczne. Przede wszystkim za Nowaka. Za Nowaka wchodzi Pyrdoł. Piotr. Teraz tak. Przydatność. Tutaj ładnie grają. Derletka. Misiek kolorowy. Tutaj będzie podmianka. 3-0. Damianiuk, żółta kartka, ale on dobrze gra, kurczę. Damianiuk. Kogo tu jeszcze ewentualnie? Tego... no, środkowy pomocnik. Będzie senior. Jakub senior sobie wejdzie. No i kontrolowana ofensywa. I muszę tak zostawić, bo gram ofensywnym pomocnikiem. Więc w moim przekonaniu ustawienie ofensywne to i muszę grać ofensywnie, żeby to po prostu miało jakiś sens. Piotr, dzień dobry. John, czy w ramach podziękować będziesz grał w polecaną przeze mnie WB Real Farm? Przez WB Real Farm. Ja nie znam tego tytułu, chyba w ogóle nie mam takiego tytułu. Nie, mam chyba. Real Farm? To tam jest taka bijatyka jest? Gramy. Przypomnij mi, bo nie kojarzę tego tytułu. Może to mam nawet. Real Farm. Nie kojarzę, Johan. Kto z kim gra? No na górze masz, jak byk. Kto z kim gra? Uwaga, będzie kontra. Kontra klubu Sandecja Nowy Sącz. Oj. I na spalonym. Pułapka offside'owa. Ładnie moi środkowi obrońcy złapali go na... Bardzo ładnie go złapali na, słuchajcie, na offside'zie. Dobrze, i słuchajcie, ostatnie minuty, będzie jeszcze jedna zmiana. Wprowadzę teraz młodych, czekajcie, wiek mam? Mam wiek. Takich młodziaków wrzucę. Środkowy napastnik. Wprowadzam Dani Babor. I mam jeszcze na środkowego obrońcę, mam młodziutkiego Jakuba Okusami. I 20-letni jeszcze jest bramkarz. Prowadzimy Kowynię, niech się ogrywa, bo mam 2-0 i 84 minuta, raczej, ale uwaga, ach, szansa, wyraźne podło, dobra, mieli szansę, nie wykorzystali, trudno, wprowadzę młodych zawodników, niech się na parę minut dosłownie jeszcze ograją, ale uwaga, atakuje znowu Sandecja, no, żeby się okazało, że zaraz będzie lipa. Karny, faul, dokładnie, będzie karny. Oj, nie robi się niedobrze, żółta kartka. Tomasz Lewandowski, nazwisko mi znane. Eryk Galara, uwaga. Aj, jaka siata, piękna, w ogóle mój to się rzucił w drugą stronę. Zobaczcie, jeszcze z innego ujęcia. Mój się rzucił w inną stronę, a piłka poleciała bardziej w prawo. Druga liga, Piotr, druga liga. Ależ obronił teraz Jakub Burek. Piękny ten strzał był. Jeszcze mają rożny. Sandecja atakuje, 2-1. A ja już byłem taki bezpieczny. A tutaj widać jest ciężko. To tak dla śmiechu, wujek zrobił z tego jeden odcinek, to najgorsza gra Farmiga. A to nie, to Johan, to w ogóle nie ma o czym gadać. Bo mi się wydawało, że to nie... Oj, złe podanie i... Ależ Jakub Burek znowu uratował sytuację. Ale ta zmiana chyba nie została zaakceptowana w ogóle. To dziwne. Ależ znowu wyjął piłkę. Ja pierdzielę, Jakub Burek, co on tutaj robi? Ile on już sytuacji wybronił? Prosto w ręce, udany chwyt, brawo.
Witam cię, Arkadiuszu. Niezgoda. 90 minuta i chyba tak zostanie, 2 do 1, co? Zobaczcie, Burek 1-0 ma, najwyższa nota. Najwyższa nota. On dzisiaj tyle uratował mi skóry w tym meczu, że jestem w szoku. Liczba kibiców 700. A w ogóle mój stadion na ile jest planowany? Nie wiem, ale zobaczcie tylko jedną rzecz. Tu jest coś takiego jak XG, expected goal, przewidywane strzelenie bramki, no coś takiego. I zobaczcie też na poziom drużyny. Tu było 47, moja drużyna, a Sandecja Nowy Sącz miała 63. I expected goal mieli 4,37, ja miałem 1,17. Pomimo tego wygrałem z Sandecją Nowy Sącz. Co prawda moja taktyka mogła się zmienić w drugiej połowie, ale grałem do końca. Co prawda fakt, dostałem 3 żółte kartki, 4 żółte kartki, ale mimo wszystko wygrałem ten mecz i 3 punkty trafiają do mnie. Witam Rafika. No i jak teraz? Na czwartej pozycji jestem. Jestem na czwartej pozycji w lidze drugiej. Przypominam, mecz zwycięski, punktów 12, na czwartej jestem pozycji. Kto tam jest z Kalisza? Czekajcie, bo tutaj Kalisz grał. Kalisz wygrał 0-2 z LKS-em Łódź, drugim oczywiście zespołem. Także Kalisz wygrał, Gracek był. Simulation, to jest Łodzi, no to kurde, porażka. Ale co prawda to jest drugi LKS, drugi zespół. Bo ma jeszcze juniorów, ma juniorów, ma właśnie drugi zespół, no i pierwszy zespół. A ciekawe co to jest za ten kotek jest. Drużyna o najmniejszym szczęściu w tym dniu rozgrywek. To jest kotek, a jest jeszcze koniczynka. Ty, drużyna z największym szczęściem w tym dniu rozgrywek, to ja mam koniczynkę dzisiaj. Fajne są te grafiki takie, no podoba mi się w tym menadżerze to. Także mówię, jeszcze raz Simulation, to co pokazałeś w twoim cyklu prosto z pieca. Zainteresowałem się tym menadżerem, bo mówię, kurde, ja i menadżery lubię. No lubię, nie wiem dlaczego, ale mnie ciągną. Dlatego to już jest trzeci odcinek z tego. Zdobycie trzeciej pozycji. Klub Pogoń Siedlce wygrywa 2-1 przeciw drużynie Sandecja Nowy Sącz, gdzie oni byli znacznie silniejsi. Także cieszę się z tego. I najlepszy mój zawodnik Damian Nowak ma 4 gole, ale niestety nie zdobył nic w ostatnim meczu. Chociaż on jest spoko. Najlepsi strzelcy, no to Cezary Demieniuk, on ma 3 gole. Najlepsi strzelca, to jest najlepszy napastnik, dobra, bramka meczu, najlepszy zawodnik dnia. Okej. Jakub Burek jest bramkarzem drużyny dnia. Jakub Burek z mojego zespołu. A, jeszcze Krystian Miś na lewej środkowy obrońca. Trzeci raz już chyba jest, tak, bo to jest chyba ile razy już był. Simulation Paweł Krymary, z tego co wiem, jest Kalisza. Tak, z tego co wiem też. I Gracek pisał, że najbliżej mu do Kalisza. Witam Michała. John, i tak najlepszy mecz to w pierwszym odcinku z Sosnowcem. Aj, był. No ale z Nowym Sączem też mi się udało wygrać. I tutaj strzały z daleka, plus 20. Poszło do przodu. Duch współpracy spadł. Nie wiem dlaczego to spada, powiem szczerze. Jak wygrywam mecz, to powinno rosnąć moim zdaniem. No ale może to jest jakaś inna zależność. Postępy awansu się idą do przodu. Podstępy celów treningowych też. Więc idziemy dalej. Marku, do Kalisza mam 100 km. Otrzymano punkt menadżera trzeci. Za dany Babor, środkowy napastnik, to ten młody 17-latek. Widać, że mu tutaj coś skoczyło. Gwiazdeczka mu skoczyła. Dobra, na czym się będziemy skupiali? Polonia Bytom. Z Polonią Bytom będę grał. Ale Polonia Bytom jest w drugiej lidze? Widocznie tak. Na wyjeździe niestety.
Wydaje mi się, że z Polonią. Ona jest jeszcze na 16 miejscu, czyli słabą. Dawid Burka, środkowy obrońca. Cel treningowy, on już tutaj ładnie idzie. Ma 99%. Ale teraz zobaczcie, duch współpracy poszedł do góry, plus 17. Okej. Okay. Kontrolowana ofensywa. No niech zostanie, niech zostanie. Były rozmowy z tym gościem i co? I on do mnie nie przyszedł? Widzę, że tutaj w tym tygodniu nie ma nic ciekawego. Więc trening będzie. Strasznie dużo tych rzutów rożnych jest. Strasznie, strasznie dużo. Trochę mi się to nie podoba. Rozluźnienie to może nie, ale na przykład może byśmy pułapki offside'owe potrenowali trochę. Krótkie, pole karne. Strasznie tego dużo jakoś. Techniki może. Może troszkę techniki, co? Rzuty wolne. Ja pierdzielę, ile tych rzutów wolnych można wykonywać. Główeczki może. O, główeczki, główkowanie. Pyk, pyk. Będzie chyba ok. No i trzeba będzie wyjechać tam jeszcze. Tak, jutro jest mecz, Piotrku. Polska-Estonia, pierwszy mecz barażowy. Który będę mecz oglądał. Dodatkowy trening. Ciężko pracujesz i zyskujesz punkt menadżera. Utrzymanie murawy. Koordynator zamówił 10 tysięcy, coś było. 10 tysięcy euro. Zamówił konserwację murawy za kwotę 10 tysięcy euro. No, jak trzeba. Kontuzja treningowa. Jakub Senior. Spotkanie kryzysowe klubu Polonia Bytom. Co my tutaj mamy? Druga faza grupowa. Znowu wygrał Newcastle United i wygrywa Paris Saint-Germain. Słuchajcie, z Young Boys. Czyli z, dobrze pamiętam, chyba ze Szwajcarią. Znaczy ze klubem szwajcarskim. I mają 6 punktów. No raczej zdziwienia nie było. Myślisz, Marek przepierniczą z Estonią? Nie, no nie. To już by był blamasz, dramat, nie wiem, co by się stało, nie? O, później chyba z Finlandią mamy grać, pamiętam jakoś tak, w tym drugim meczu. Znaczy tam też musi, tam jest para, więc zobaczymy jeszcze z kim. Teraz mamy, co to jest? Europe League, dobra, tu 6 punktów. Atalanta Bergamo. Też raczej bez jakichś niespodzianek. Dwie osoby na dodatkowej zmianie. Spotkali się rano. Na krótką, żeby popracować nad wytrzymałością siłową. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No i dobra. Mecz wyjazdowy z Polonią Bytom, bo tam jest kryzys jakiś. Ciekawe, co to się będzie... Co tam się wydarzy. A, właśnie. Chciałem zobaczyć mój stadion. Na maksymalnie ile jest kibiców. Finlandia Walia. No tak, tak. Uwaga. Bramka miesiąca. Głosowanie. Mój chyba... A to w ogóle są kluby z Ekstraklasy. Pierwsza Wisła Kraków z Odrą 4-0. Demiki, cześć, witaj. Debiutant miesiąca. Nie mam żadnego debiutanta. No i słuchajcie, meczek. 310 km trzeba dojechać do Bytomia. I Polonia Bytom, 41-44, w pomocy jest u mnie słabo, więc spróbuję zagrać, tylko ten Włodyka, on dobrze gra, no by Dzięcio wszedł, ale ja miałem jakiegoś tutaj defensywnego pomocnika, nie no, tutaj to jest jakiś młody chłopaczek. Środkowy pomocnik 3-0. Także ja go tutaj podmienię. Majewski, środkowy obrońca. No więc wiem, że są młodziaki, ale... Łotyka, Kamil. Na razie podmienimy go tu. 4-2, no dobra, niech zostanie. Środkowy napastnik, jakiegoś tam mam. 17-latka.
Nie, jednak będzie zmiana. Jednak Piotr Pyrdoł zagra na ofensywnym pomocniku, gdzie on się czuje najlepiej. Tutaj, tylko on jest troszkę podmęczony, kurde. Dobra, wejdzie Włodyka. Dobrze, o jakoś tak. Jakoś tak. Trochę przesunięty ten skład będzie. To co mogę zrobić, no. No i co, ofensywnie trzeba zagrać z nimi znowu, no. Tak, spróbuję zagrać z nimi znowu ofensywnie. Co ja tu mogę? Strzały z daleka, troszkę więcej tych strzałów będę tutaj próbował. Na pułapkę offside'ową może nie grajmy za bardzo, dobrze. Środkiem, środkiem. I troszkę lewą stroną. Tutaj na 0, tu na 0. Będzie bardziej lewą stroną granie. Jones. Z Finlandią to Polacy pewnie codziennie walczą i... Codziennie walczą? Nie bardzo, Jones, twój przekaz zrozumiałem. Dymiki, mógłbym się dowiedzieć, czy w tej grze można prowadzić tylko kluby, czy można też reprezentację narodową? Nie wiem, bo mi jeszcze nie przyszło, Miki. Więc nie wiem, czy reprezentacja jest. W Football Managerze jest. A tutaj nie widziałem takiej opcji. Na razie, ale może jest. Także nie chcę ci powiedzieć jednoznacznie, czy jest, czy nie ma. Ja zaczynam od dołu. Ja zaczynam od dołu tutaj, więc zobaczymy, no. Dobra, tutaj trzeba zagrać, zagrać, zagrać. Trzeba naprawdę zagrać. Jeszcze ustawimy, na kogo oni mieliby grać ewentualnie. Dobrze by było, jakby grali kogoś... O, tu jest 4-0, 3-9, lewa pomoc albo Norbert. Bramkarz jest najsłabszy. Bramkarz jest najsłabszy, tylko 3 trzyma. Jeśli chodzi o Polonię Bytom. No okej, dobra. To lecimy w takim razie z kolejnym meczem, drugim meczem w dzisiejszych rozgrywkach. Tak, John, no tak, 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 już teraz zrozumiałem twój przekaz. Marku, jutro trzeba na dwa telewizory oglądać, bo w tej samej godzinie grają. Aha, nie no, to ja Polskę będę oglądał, ale Marek, tylko będę sobie podglądał najwyżej wynik, nie? No słuchajcie, ja mam 64 poziom drużyny, oni mają 58, ale na razie jest żadnych szans nie ma, żadnego expect goal, na razie przepychanka idzie. Oj, Burek dostał żółtą kartkę, jak to się wydarzyło? Mój zespół widzę dosyć słabo, ale tam też nie za ciekawie, w tym drugim przeciwnym zespole, nawet po 4-5 mają na środku obrony, ale nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. O, uwaga! Polonia Bytom teraz atakuje. Moi w czerwonych. No i teraz będzie chyba strzał, co? Nie. Na szczęście Lewandowski, Tomasz, środkowy obrońca, u mnie przejął. Znowu Polonia Bytom atakuje. Ale kontratak. Damianiuk, dobra, Nowak. I... Jest! Gol! Kamil Włodyka. Czyli ten środkowy, ofensywny pomocnik, na którego w sumie postawiłem. Zobaczymy, czy nie było spalonego, ale chyba nie. Podbił piłkę ładnie. I jest brameczka. Pierwsza bramka dla mojego zespołu. I expect goal podniósł się, ale znowu Polonia Bytom nie ustępuje tutaj w atakach. Aby tylko moja obrona tutaj to... O, wychwyciła! Znowu Jakub Burek uratował sytuację. No ładnie, ale zobacz tu, co tu się dzieje. Polonia Bytom atakuje. Ajajajajajajaj. No i niestety 1-1. Adrian Piekarski, środkowy obrońca, strzela główką gola. Tak. 1-1. Wyrównali. Bardzo szybko. Gol za gol. I mają wyższy expert goal. Jak to się wydarzyło? Jak to się wydarzyło? Może wyczuli moją
słabą stronę. Misiak, słabiutko dzisiaj. Zmiana będzie. Mamiś, lewa pomoc. Gdzie on się czuje najlepiej? On się tutaj czuje najlepiej. Dobrze. Także zmiana taktyczna, bo muszę go zmienić, on słabiutko. Burek dzisiaj najgorszy. W sensie bramkarz, no puścił. Także no dobra, spróbujmy dalej walczyć. Kontrolowana ofensywa. Bytom twoje miasto, no odegraliście się. No ale Pogoń Sielce atakuje. Kamil Wodyka. Co on tu? Ależ petarda. No ale za wysoko. Ale widzicie, ustawiłem troszkę bardziej ten... I faktycznie atakują mocnym strzałem z odległości. Także u mnie tylko jedna zmiana była. Reszta się trzyma mniej więcej na 3-0. Bramkarz też widzę słabo, 4-5, no ale... No dobra, expect goal u mnie się troszeczkę podwyższył. Chociaż poziom drużyny jest o 10 prawie. Dobra, o, jest szansa teraz. Co tu się wydarzy? Na skrzydło. No i nic się nie wydarzy. Będzie rzut rożny. Ale akcja nie jest kontynuowana. Dobra, lecimy dalej. Znowu atakuje mój zespół. Oj, przejęcie! Oj, uratował Jakub Burek. No to za to dostanie ocenę dobrą. Ale jeszcze rzut rożny dla... Stały fragment gry i tutaj niestety... Niestety! Ale dobrze, brawo. Niestety. Jakub Burek znowu łapie piłkę. Więc przydatność... O, już jest najlepszy. Był najgorszy, już jest najlepszy. U mnie jest 1-11, u nich 1-68. No muszę dowieść ten wynik do końca. Kurde, Polonia Bytom ma rzut wolny. Wrzutka w pole karne i... Brawo! Uratował znowu Jakub Burek. Znowu najlepszy będzie na całym boisku. Może trzeba było grać zachowawczo w tym meczu? O Jezus, ale by walnął na pustą bramę. 1-14, 2-50. Kurde. Panowie, taktyka. Zmieniamy taktykę. Słuchajcie, my się tu cofamy ostrożnie defensywnie. I na... Tak, na to będziemy grali. Bo jest lipa. Widzę, że w ofensywie nic nie idzie. 1-1 będzie, czyli jeden punkt. Tak, jeden punkt, słuchajcie, 1-1, bo teraz jeszcze inne zespoły. Koniec meczu, 1-1. I tak dobrze 1-1, bo widziałem, że zaczęło się tutaj generować wysoka cyfra zdobycia bramki. I w sumie może dobrze 1-1. Wywiozłem jeden punkt, także, ale cenny. Uważam, że cenny, bo to szło w złym kierunku. No i co? I Polonia Bytom właśnie dostała tego kota czarnego, czyli drużyna z najmniejszym szczęściem w tym dniu rozgrywek, bo miała po prostu wysoką możliwość zdobycia gola. Ja spadłem, ale jestem cały czas jeszcze tutaj w tej drużynie, w tej strefie awansów. Nie, to nie jest strefa chyba awansów. Strefa awansów to są tylko te dwa. Więc jestem na razie na pozycji szóstej. I punktów mam 13. Szczęśliwy punkty dla klubu Pogoń Sielce. No też tak uważam. Piotr, ja kiedyś grałem w FIFA, to zawsze miałem ustawienie drużyn 3-4-3-1. Jaka taktykę ja mam? Nie, Piotr, nie pan. Na ty mówimy do siebie. Wszyscy. To po pierwsze. Patrzę, czy tutaj jakiś zawodnik jest. No nie ma. I nie może być w sumie po takim meczu. Bo był słaby ten mecz po prostu. Oj, a co to jest? Twoja wiedza o zawodnikach z kraju Polska zwiększyła się dzięki nowym kontaktom. O!
Patrzcie, jaka graficzka. Punktów menedżerskich mam 61 już, czyli trochę więcej, bo miałem 45 chyba wcześniej. Tak, no pensje i tak dalej, i tak dalej. Bo gramy z 2023 roku, a do na 2 lata kontrakt. Adrian Wrzosek, nowy poziom, trzecia gwiazdka. 18-latek. I dostaje punkty menedżerskie za takie coś. Jesteś w strefie barażowej, grając awans. Aha. A, no to dzięki. To dzięki. Teraz tak, rozwój zawodników, umiejętności indywidualne. Tak, idziemy w tym kierunku. To dzięki. Tak, strefa barażowa to jest. Dobra. No i bardzo dobrze. Teraz tak, właśnie moi zawodnicy... A, bo miałem ten stadion zobaczyć, nie? 3000. Słuchajcie, pojemność mojego stadionu to 3000 osób maksymalnie. A przychodzi... Coś chyba koło 700 osób było, nie? Na meczach, także spoko, nic nie ma co... Nie ma co... rozbudowywać na pewno i inwestować w tym kierunku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Transport publiczny. 40 tysięcy. Ciekawe, czy to... No to mi się nie zwróci. Dobra, teraz będzie przegląd mojej drużyny. Jakie są wartości rynkowe? Mniej więcej jakichś zawodników szukać. Z tej górnej połowy. No 300 tysięcy, 270... No około 300 tysięcy, nie? Około 300 tysięcy. Około 300 tysięcy, tak? To zaraz jeszcze sobie zobaczę. Scouting. Trzeba chwilę poczekać, bo... Bo ten scouting, zadania scoutingowe, transfery. No i właśnie, kurde, nie wiem, bo... Negocjowałem kontrakty z gościem, ale... Ale teraz nie wiem, kiedy on ma przejść w ogóle. Jeszcze zobaczę sobie na kalendarz, taki ogólny. Bo tu nic takiego nie widzę. Lech Poznań? A, to drugi zespół jest, okej. Tak się troszkę przestraszyłem. I czekajcie, listopad. A, i tutaj gram Puchar Polski z druga runda z Pogonią Szczecin, tak? No i to będzie masakra. Pamiętajcie, ja gram w drugiej lidze. Tak to wygląda. I teraz tak. Jeszcze ten scouting cały czas mnie tu interesuje. Bo tutaj była możliwość wybierania... Pierwsza drużyna rezerw. Nie, młodzież. Nie, wszyscy, wszyscy. Mateusz Majewski. No ale ja go sprzedałem, nie? Do niemieckiego zespołu. Iceman, w przerwie od pracy zajrzałem. Witam ojca, gospodarza oraz czaty. Witaj, witaj. Witam cię serdecznie, Iceman. Spotkanie kryzysowe. Na razie chyba jeszcze nie. Relacje zawodników, hierarchię w drużynie. Oczywiście... O, kompaktowy sejsmograf. Dobre. Obóz anty-sim. Słuchajcie, Krystian Miś i Leszczuk. O, chłopie, ja cię wystawiam, a ty mi takie numery? Nieładnie z twojej strony. Mecze testowe. Zorganizuj mecz. Zorganizuj mecz. Zorganizuj mecz towarzyski. Tu jest ogólna taktyka. Tu jest ogólna taktyka. Dobra, idziemy dalej. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Sponsorzy, marketing, marketing. Sprzedaż koszulek. Ile się sprzedało? 11 koszulek, Piotr Pyrdał. I Cezary Demianiuk. Piotr Pyrdał.
Miś i Nowak, dwie koszulki. Produkcja. Można wyprodukować, tak? Koszty ile? 1000 euro. Tylko trzeba wybrać pewnie na kogo, nie? Chyba na razie jeszcze nie ma na kogo. Chyba jeszcze nie ma na kogo. Dobrze, dobrze. Co my tu możemy zrobić? Takim ustawieniem gram. Czyli skrzydłami bardziej. Przez środek, taki, w takich rąbach trochę. Najsłabiej tutaj ta strona jednak. No nie mam kogo tu wystawić niestety. Jeszcze jedna rzecz. Juniorów, juniorów. Tu są juniorzy i oni mają najwyżej 3-0. On ma 17 lat. On jest defensywnym napastnikiem, tak? Zdaje się. Zdaje się, że tak. Takie środki. A tutaj mamy napastnika. 2-2 ma. Tu ma 3-0. Słabo, słabo, słabo. U17. U17. No jest jakiś malutki talent. Słabo, no. Słabo, generalnie słabo. Bardzo. Dwóch 18-latków. Lipa, panie, lipa. Jeszcze daję sobie ten scouting, muszę ogarnąć, bo coś tu mi nie idzie, nie? Porównaj, przeanalizuj rynek zawodników. Dobra, jedziemy z tym tygodniem, jeszcze spotkanie fan klubu. I co? I trening jeszcze, tak? Tydzień treningowy. Wariacje ronda. Niech zostanie. O! Osiągnięto cel treningowy. Dawid Burka. Czekajcie, środkowy. On ma 24 lata. W którą stronę idziemy? On ma słabości swoje. Trzeba mu te słabości pokonać. Przegląd pola i to będzie drugi cel. No, ale fajnie, że się upomnieli. Dodatkowy trening i zyskuje punkty menadżera. A co tutaj? Coś się wydarzyło. Aha, zorganizuj mecz towarzyski, ale jest to napisane na kiedy? Czy nie? Patrzę też na opłaty, nie? Patrzę, jakie są opłaty, ale opłaty są duże. No nie. Duże są, tak trochę nie opłaca się to. Tylko właśnie pytanie, na kiedy? Gospodarze. Pod Beskidzie Bielsko-Biała. Pierwsza liga. 15 tysięcy euro. Faktyczny poziom 5-1. To może to, kurde, bym wziął. Szkoda, że nie ma daty ustawić na kiedy, no bo chętnie bym zorganizował taki mecz towarzyski, tylko nie ma na kiedy. Fankluby są zadowolone ze spędzenia czasu wśród podobnie myślących ludzi. Super. Ale powiem, wiecie co? Podoba mi się prowadzenie tutaj. Naprawdę podoba mi się to. Dlatego tak co 3 dni myślę, że odcinek będzie powstawał taki w formie live'u. O, tak z półtorej godzinki max. Już jest 50 minut. Ja pierdzielę, nawet nie wiem kiedy. Dobra, jeszcze mam kawę, dobrze sobie dopiję. Co teraz gramy? Olimpia Elbląg. Mecz wyjazdowy, druga liga. I teraz tak, no mój zespół widać, że jest lepszy, ale w tej pomocy cały czas to ta pomoc, u nich jest pomoc super. Ja mam tą pomoc słabiutką bardzo. Poniżej normy, szczególnie na dwóch tych, nie? Pyrdą.
Oj, słabo, słabo. Także niech będzie misiak. Dzięcioł 3-2. No dobra, niech on gra, no. Na tych 3, na te 3-5. Na te 3-5. No nic, no. Trzeba tak zagrać. Teraz tak, nie będę ofensywnie grał, tylko będę grał pokładaną, bezpieczną grę i zachowawczą, ale może na neutralnie na razie. Kontrapressing, tak. Tu sporadycznie albo wybiórczo może. O, tak zagrajmy. Dośrodkowania różne będą. Tutaj tak zostawimy. I teraz tak, tu lewa strona, lewa strona, to na 0, na 0, na 0. Tutaj damy 8%, 29, dobra, lewą stroną będę grał. Idziemy dalej. Porównanie zespołów. Asystent i tutaj na kogo by grać? O, środkowy obrońca, 3-0 ma. I tak sobie wybiorę. Teraz jak jest ogieniek jakiś jest, musimy zrekompensować kibicom ostatni nieudany mecz. Albo jesteście świetnie wyszkoleni i przygotowani pod każdym kątem. No chyba słabo, ale dobra, próbujemy. No to zapraszam was do meczu w Elblągu z ich Olimpią. To będzie już 8 mecz ligowy drugiej ligi. Zaraz zobaczymy. Oj. Olimpia mi tu atakuje. Ale dobra, moi przejęli. Damianiuk. Dobrze, Nowak i... Znowu. Aj, kurde, podobna akcja. Kamil Włodyga. I nie był przed szansą strzelenia bramki. Już jest 0,45. Dobrze. Poziom drużyny widzę, że... Uj, znacznie... Prawie 8 punktów jest w tym ogólnym poziomie drużyny lepszy od nich. Ale też mają dobrych zawodników, szczególnie ataku. Kamil Włodyga, co on tutaj wymyśli? Demianiuk! Ja pierdzielę, jaka brama! Cezary Demianiuk, to jest czwarta jego bramka w tym sezonie. Bardzo ładnie. Ależ ładnie. Ja myślałem, że to nie wejdzie, że bramkarz to obroni. A jednak brameczka pierwsza. Zaraz zobaczymy przydatność. No tak, Damianiuk 1-0, Nowak 2,5. Czyli dobrze. Ja na początku, jak zaczynałem tutaj tą karierę, to myślałem właśnie odwrotnie, że jak jest przydatność na 1, to znaczy, że jest totalnie się nie nadaje, a to odwrotnie. Damianiuk 1,5. A tutaj to działa po prostu odwrotnie. 0,73 mamy expected goal i 46 minuta meczu. Dobrze, przydatność jeszcze sobie ocenię. 3,5, no na czwórkę nie ma, Burek 3,5. No dobra, no. Nastrój w drużynie, dodatkowa motywacja. Skupmy się na grze. Walczmy o piłkę. Może walczmy o piłkę. Na razie żółtych kartek nie ma. 1-0. Druga połowa. Bez zmian. Na razie zmian widzę, że jeszcze nie trzeba. Ale trzeba to obserwować, tą sytuację. 52 minuta. Oj, Olimpia atakuje. No niestety. 1-0. Mariusz Gabrych. Środkowy napastnik, główką. Znowu jest 1-1. No, tak, bramkarz mógł się zachować lepiej. W tej sytuacji. W ogóle mało szans stwarzamy. Ale teraz może coś pozytywnego. Damian. Ja pierdziel, jak przestrzelił. Co za gość. No, ale przerzutka na drugą stronę. Ale patrz, nie pilnowany. Tracę gol.
Marcin Czernis. No ładna akcja, ładna. Ładna akcja, piękna. No moi dali tutaj, a mieli grać kurczę porządny futbol. I przegrywam 2-1. Dobra, zmiany. Demieniuk zostaje, Nowak zostaje. 2,5, 3,5, Włotyka. W sumie dobrze grał. Wejdzie Pyrdoł. On jest troszkę, ma ten status jako podmęczonego, no ale trudno. Stary, musisz ratować sytuację. Dobra, Mamiś wejdzie. Kurde, Burek. Do zmiany będziesz, kurczę, do zmiany. Wejdzie inny bramkarz za ciebie. Szyprutowski, 2,5. No niby dobrze gra, no. Jest tutaj jeszcze inny środkowy napastnik, Bujalski. Dobra, trudno. Niech się dzieje, wola nieba. Kurczę, bo przegrywam. Jeszcze taktykę. Trudno. Idziemy. Ofensywa. Nie ma wyboru. Trzeba atakować. No dawać, panowie. Dawaj, pogoń Sielce. Dawaj. Aj, kuźwa, za wysoko. No i co, szans miałem więcej i przegrywam. Pięknie. Ale jeszcze będzie próba. Pyrdoł. Aj, kurde, uchwycił. Andrzej Witan. No jeszcze, chociaż z jedną akcję dajcie. 5 szans. I tylko jedna bramka. Koniec. Doliczona jedna minuta i koniec. Przegrywam. W Elblągu przegrywam 2-1. A tak miało być pięknie. A taki miał być to słaby zespół na 10 miejscu. Ej, widzicie, to jest jednak menadżer. Pogoń Sielce, spadam na 8 pozycję. Mi się wydawało, że tak się wszystko tu wygrywa. Nie. Bez punktów, no niestety. Dramat. Ale postępy celów treningowych poszły do góry. Z tego się można cieszyć. No niestety. Niestety. Igor Szostak, 18-latek. Za to są punkty menedżerskie. 12-latek. W szoku jestem. Dobra. Na czym będę się skupiał? Nad następnym meczem? Chyba nie. A, mecz towarzyski z Podbeskidziem Bielską Biała. Rozwój zawodnika. Jeden zawodnik więcej, jeden mniej. Tak. Współpraca. Minus 2. HR sugeruje zapełnienie pozycji kierownik budynku. No dobrze, dawaj. Co tu się dzieje? Wyszukiwanie koordynatora działu. Negotiation. Roczna pensja. 21 tysięcy, czyli tysiaka mniej. A jeszcze? Ponegocjujmy, panie kolego. A może się pan zgodzisz? 20... No dobra, trudno. Widzę, że nie ma z nim gadki. 21 tysięcy euro będzie zarabiał. Niezłe pieniążki, powiem wam. Dobra, ciężko pracuje, zyskuje jeden punkt menadżera i co dalej?
gracz towarzyski. Ukończono aplikację. Zakończono pracę nad aplikacją klubową. Pod Beskidzie Bielsko-Biała. Dobra, trzeba będzie zagrać defensywnie. Jakub Senior. Piotr Pyrdo. Gdzie on by mógł wejść? Ofensywny pomocnik. 4-9. Prawy napastnik. Środkowy napastnik. Za Damianiuka może tego Pyrdoła bym dał. O, tak coś. Niech zagra on na 4,5. Lewy napastnik. A jakbym za niego... A, to się nic nie zmienia. Nic tu się nie zmienia. No i trzeba będzie zagrać na pewno... O, może to. Czyli gramy na defensywę. To jest mecz towarzyski, to tutaj nic nie będę ich motywował za bardzo. Dobra, no to jeszcze meczyk towarzyski i jeszcze zrobimy jeden meczyk ligowy w tym odcinku. Nie myślę, że starczy. Atakuje pod Beskidzie. No ale to pierwsza liga jest, nie? Ajajajajajaj. No już widzę, zawodnicy tutaj są lepsi znacznie. Pogoń Sielce 55, a u nich 68. Ja pierdzielę. Tylko 435 kibiców przyszło na ten mecz. Ja już mam dwie żółte kartki. Jaki... Rafał, uważam, że Polska wygra, no. Jaki wynik? Jaki wynik? 2-0. Rafał, 2-0 z Estonią. Dobra, gram defensywnie, więc zobaczymy, jak pójdzie. Te kamerki już mi się całkiem podobają nawet. Nie są złe. To jest 15 października gram, słuchajcie. 15 października teraz jest. Dwie żółte kartki niestety i patrzę oceny, no tak wszystko po 3 mniej więcej. Nikt tu na plus ani na minus, czyli walka idzie. Już jest 38 minuta. A jest znowu pod Beskidzie, ma rzut rożny. Dośrodkowanie i co? Piotr Pyrdo wybija główką. Rafał, ja myślę 1-1 lub 1-0 dla nas. No zobaczymy. Best V-Vibe. 2-0 to nam dołoży Estonia. Nie, no nie. Nie. Znaczy, mam nadzieję, że nie. Słuchajcie, jak z Estonią przegramy, to jest już dno. Dno to już jest muł. Po prostu. Nie możemy z Estonią przegrać. Czy z Mołdawią też mieliśmy nie przegrać? A Mołdawia nas rozpykała nieźle. Ale... No ale no nie, no nie. Nie wyobrażam sobie. Patrzcie, kurde, bronię się. Po prostu się tu bronię. No, Bielsko-Biała jest w pierwszej lidze. Gramy. Sprawność, patrzę na sprawność mojego zespołu i... Kurde, Pyrdo 27 ma. Trzeba go zaraz zmienić, bo on tutaj chłop nie wydoi. Tak, będę luk testował. Jest zapowiedź już streama. Jest zapowiedź. A propos, zapraszam was na Fernbusa. No i brama dla nich. Zapraszam was na Fernbusa. Na dodatek DLC Polska. Pooglądamy sobie dzisiaj te miasta nasze. Jak zrobił tutaj Studio TML. O 18. Także już was serdecznie zapraszam. Ja się przestałem jarać reprezentacją od Mundialu. W 2018 potem oni zaczęli się cofać. Tak, no niestety cofali się w rozwoju, to fakt, nie? Zamiast do przodu budować, to oni rozpieprzali ten zespół, no.
I jak gdyby, no, de grendu lada, panie. I co tu się dzieje? O, Paweł Łytkowski powstrzymuje atak. Dobra, trzeba robić zmiany. Trzeba robić zmiany, bo mi tutaj chłopaki padają. Padają mi, bo sprawność ich, na przykład pyrdoła, to już jest ledwo. Także tu będzie wzmianka. Kto tu jeszcze pada? Senior też pada. Ernest Dzięcioł wejdzie za niego. Patrzę na sprawność jeszcze. Kto tutaj tak jest bardzo, bardzo słabo? No dam Demianiuk, ale to jeszcze chwilę. Także gramy. Estania wygrała dywizję D Ligi Narodów UEFA. Fuller. Będzie ciężko w takim razie z Estonią. Oj! Oj, brawo! Burek, tym razem udana interwencja. Ale mimo wszystko, Fuller, uważam, że wygramy z Estonią. Znaczy, kurde, musimy, no. Patrzcie, żadnej nawet szansy nie miałem strzelenia gola w tym meczu. No ale to widać różnicę między klubem pierwszej ligi, no i moim. Jestem na początku drogi. Trzeba będzie kogoś ściągnąć, no ewidentnie. Bo jest lipa. Jeszcze bielsko-biała. 87 minuta. Ależ jedną. Ze słupek. Aż się bramka zatrzęsła. Dobra, panie, kończ już pan ten mecz. Jeszcze mają rzut rożny, 90 minuta. Bez vibe. Z Mołdawią też jak graliśmy u siebie, to zremisowaliśmy. Nie, ale na wyjazdowy ten mecz, mówię. Ten wyjazdowy mecz to była tragedia. Ten ostatni w eliminacjach. No i dobra, przegrałem 1-0, to i tak najniższy wymiar kary tutaj z Bielsko-Biała. Z zespołem z pierwszej ligi. Młodzi zawodnicy dostają nowe to gwiazdki, poziomy. Ulepsz skład. Może ulepsz skład? Jak Burek, dobra. Tutaj zadania scoutingowe są, ale kosztują dosyć dużo. No, czekajcie, zadania scoutingowe. Środkowy pomocnik, tak. Dobra, no nie wiem, niech szukają. Zainwestuj pieniądze. Dawaj, jedziemy. To teraz z Lechem Poznań będzie mecz. Drugi zespół. Pressing. No dobrze, niech będzie ten pressing. Zainwestowali moje pieniążki z dużą stopą zwrotu. Obserwacja zakończona. Wtorek. Lecimy dalej.
O wydarzenie rodzinne, Lilianka. Lilianka otrzymuje od ciebie improwizowany prezent. Dobrze, że ci się przypomniało. Okej, okay, dobra. No i mecz będzie. Oni są na 16 pozycji, tak? Czyli teoretycznie słabo. Po tylu meczach, nie? Czyli co? Wypadałoby z nimi zagrać? No, jeżeli obrona Unik jest słaba, no to ja bym agresywnie zagrał w takim razie. Na ofensywnego pomocnika. O. U mnie ten środek pomocy jest lipa, no. Lipa. Jeszcze ten Szyprutowski, no ale Pyrdoł ma, czekajcie, 4-6, 4-1. To nie, tego Pyrdoła tutaj damy. I tutaj lecimy na... Kontrolowana ofensywa. Ofensywnie, ostrożnie ofensywnie. O, może tak. Niskie dośrodkowania, to pójdźmy w niskie. Strzały z daleka troszkę zmniejsze. Okej, okay, tutaj niech tak zostanie. Tutaj niech tak zostanie. Tutaj na 0. Tutaj 30% bardziej po prawej. Okej. Okay. Dobra, będzie strategia zagrania ofensywnie z nimi. Z Lechem Poznań, tylko drugim zespołem. Porównanie dwóch zespołów. No gdzie oni mają najsłabszy? No tutaj mają dobrego napastnika. Takiego samego jak Damian Nowak. Środkowego na Bartosza Tomaszewskiego grać. O. Na Bartosza Tomaszewskiego trzeba grać. Spoko. I jakaś motywacja by się przydała jednak. Dobra, jestem troszkę zagniewany. Gramy. To będzie ostatni mecz dzisiejszego odcinka, moi drodzy. I zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj, bo ostatnie mecze są u mnie słabe. Ale Lech ma jeszcze gorsze. Lech ma jeszcze gorsze. No mój poziom drużyny to jest 60. No ale trzeba wygrać, no trzeba wygrać. Na razie 0 strzałów. Uwaga, kontra Lecha Poznań. Jezus Maria. Kurwa mać. Igor Brzyski strzela bramkę. Dla Lecha. Ale nie było offside'u? Nie było. Fuck. Trochę się... Zobaczcie, znowu atakuje Lech Poznań. Co tu się dzieje? Ja miałem grać efektywnie i agresywnie, a co tu się dzieje? Kurwa, druga bramka. Filip Wilak. Jak mnie rozklepują? Oni na ostatnim miejscu są. Co tu się dzieje? Brak motywacji. Ja nie wiem, Rafik, już ja im tutaj gniew zrobiłem, nie? Poczekaj, może teraz. Piotr Pyrdoł. No, jeszcze niecelnie. Tak, super. Masakra. Lech Poznań. Jedna szansa z mojej strony. 0,53. Dramat. 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 Jeszcze Lech Poznań. No i co? Pewnie będzie bramka. Chyba pudło włos. Aj Jezuśku, co tu się dzieje?
Dramat, dramat. No, Rafi, tak będzie. Czekaj, czekaj, tutaj co by tu zrobić? Skupmy się na grze, walcz o piłkę. Dwa, teraz już ofensywnie idziemy. Nie, no nie ma bata. Już ofensywnie teraz trzeba grać. Znowu Lech Poznań. Stary, to ja miałem atakować. Jaka bramka! Maksymilian Dziuba, jaka bramka! 3 do 0. Zobaczcie to. Jak pierdzielną. Ja pierdzielę. Nie wiem, brak mi słów. Brak mi słów. Zmiana tutaj będzie. Brak mi słów. To tak jeszcze Damianiuk tak słabo gra. Ja pierdzielę. Już o bramkarzu nie wspomnę. No opierdol, no. Musi być opierdol. 3 do 0. Z zespołem, który jest 16 w tabeli. Aczkolwiek to Lech Poznań, tylko że drugi. Masakra. Dobra. Jedziemy. Ofensywnie już. Już koniec. Kto tam? Włodyka, kontuzja. Kamil Włodyka, kontuzja. No nie mam kogo tu wpuścić. A jakbym dał środkowego pomocnika? Dzięcioł. O matko. Jeszcze kontuzja jest. Oby jutro nasi tak grali, Piotrek. Chciałbyś, nie? Ja pierdzielę! Czwarta bramka by była! Tylko w słupek uderzyła piła. O! Jeden atak z mojej strony. Niemożliwe. W trybuny! Trybuny! Najlepiej, w trybuny. O, drugi atak z mojej strony. Mogło być 4 do 0. Tam. Takie piłki jak walił Lech Poznań na początku, to w szoku byłem. Jeszcze rzut rożny. Jest, gol. Honorowy chyba. Lewandowski, środkowy obrońca. Ale stadion tak trochę przypomina Lecha. Zobaczcie te ławeczki, siedzenia. Tak trochę przypomina Lecha Poznań. Dobra, chociaż honorowa bramka. 50. O, poczekajcie, bo może jeszcze się tu odgryzę. A, ładnie strzelił. Ale Mateusz, tak, Kruchniewski to obronił. Ja patrzę na expected goal. No oni mają cały czas wyższy. Cały czas mają wyższy. Kontra klubu Lech Poznań. Dlaczego moi tego nie przejmują? O, ale ładnie idzie! Ale ładnie idzie! Czwarta bramka. Druga bramka w meczu. Filip Wilak. Ale pogrom, ale pogrom. 4-2. Jeszcze Lech.
No ja nie wiem, co oni tu w ogóle robią. Patrzcie, piąta bramka. 5-1. Trzecia bramka, ale on jest w kondycji. W formie. Z bańki. Jestem rozwalony na łopatki. 5-1. Czekajcie, bo jeszcze jest... Nie no, jak było 3-0, to jeszcze można było... Jest bramka. Damian Nowak. Tym razem. No i co z tego, jak jest 5-2? Nie, już teraz zostawię to. No ładnie strzelił, ale to... Już mnie nie cieszy w tym momencie. Czekajcie, jeszcze zobaczę tylko tak. Damian Nowak strzelił, no dobra. Tutaj jest 3-0. Łytkowski. Zmiana będzie. Łytkowski. Środkowy obrońca. Tu wejdzie Burka. Miś. Senior. Paczkowski. Nie, już nie mogę. Nie mogę już. Już nie mogę zrobić więcej zmian. Przytoczył się poznański walec Rafik, tak. Simulation, nie sprzedałem skóry, ale no widzisz, no rozwalili mnie, no. Rozwalili, po prostu rozwalili. A tutaj ci obrońcy zamiast atakować, to plecami biegną. O, i proszę bardzo, szósta bramka, a jego czwarta. Cześć Jacek, no już jest 6-2. Tyle bramek to jeszcze nie widziałem, 6-2. 6-2. Iceman, nie ma trzeciej ligi, ale zaraz będzie, tak. 6-2, ale mecz. Uwaga, mój zespół jeszcze atakuje. Jeszcze próbują. Karny. Karny. Będzie szansa. Lepiej było się podać walkowerem, tak. Będzie Damian Nowak, karny. Wykorzysta? A, wykorzystał. Szósta bramka jego. No tak, on jak ma mecz dobry, to ładnie gra, no. Jedną bramkę ładną strzelił. Ale tam strzelił, gdzie bramkarz się rzucał, mimo tego... No 6-3 jest. Poczekajcie, tu jeszcze jest szansa dla mnie. Skrzydłem do środka. Do dupy. Jest! 6-4, Damian Nowak, siódma bramka, jego trzecia. Brawo! No poczekaj Rafi. Blamasz, już jest 6-4. Jakby jeszcze było ze 20 parę minut, to... 6-4 jest, jeszcze 5 minut mi zostało. Ja pierdziu. Ale 10 bramek padło, koniec. 6-4 przegrywam. W Poznaniu. Nawet na końcu miałem wyższe expect goal, ale to dopiero na końcu się obudzili. No, przerżnąłem. Siema Phantom, ale emocje. No, jak na grzybach. Przerżnąłem mecz, no. Przerżnąłem. Spadam na 10. pozycję. Nie pamiętam, tam chyba na początku miałem, że mam być 12, 13, jakoś tak chyba. Bez punktów dla klubu. Po raz kolejny, ale on ładnie strzelał, ten Filip Wilak. Ładnie strzelał. 4,6 ma, no niezły, 20-latek. On się dopiero roz tego, słuchajcie, on dopiero łapie wiatr w żagle. No i Damian Nowak u mnie też ładnie grał. Ale 6-4, jaki wynik, nie? Dramat. Dawid Burka. Postęp celu treningowego. No, emocje były, tak, emocje były.
jakiś małolat, 14-latek łapie gwiazdki. No, powiem wam grubo. Będzie grubo. Kotwica, Kołobrzeg to będzie w następnym odcinku. Słuchajcie, planuję na niedzielę ten odcinek z We Are The Football iść dalej do przodu. Więc was już serdecznie na to zapraszam. Zobaczmy sobie tylko kalendarz. Jestem tutaj, tak? Jestem w październiku. Więc ostatni mecz październikowy, później listopadowy. No i trzeba iść do przodu. Powolutku z tym klubem. Ale widzicie, że nie jest łatwo. Dzisiaj uważam ten odcinek za... dla mojego klubu no słaby. No, dużo było niestety meczów przegranych. Miałem tylko jeden wygrany. Jeden zremisowany i resztę przegranych meczów. A z tym ostatnim, z Lechem Poznań, to był dramat w ogóle. No nic. Zapraszam was w takim razie na 18. Na, słuchajcie, przedpremierowy pokaz DLC Polska w Fernbus Simulator. No to trzymajcie się, do usłyszenia. No i pozdrawiam. Hej.